O, tak wygląda nasz szlak. Jakby ktoś chciał się widać wspiąć. Tam w ogóle tak, coś. Wszystko widać, tylko nie ruszaj mi telefona. No i elegancko. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym materiale będą notatki z gór, takie moje i biwak na polsko-słowackiej granicy. Notatka numer 1. Nigdy nie idźcie żółtym szlakiem ze Szlachtowej na Wielki Wierch, chyba że chcecie kondycję poprawić, albo chcecie mieć selekcję drogową. Notatka numer 2. Jak wysiądziecie po 3 godzinach z samochodu, to nie idźcie od razu na szlak, bo was szlak trafi. Tak. Notatka numer 3. Nie bierzcie ze sobą żony ani psa, bo nie możecie wejść na wszystkie szlaki. Ktoś pisał jakiś blog, czytałem. Pieniny to góry, które są przyjazne dla psów. Mój pies tego nie doświadczył, niestety. Notatka chyba 4. Piękny widok. Co, brzydki? Nie, no. Notatka numer 5. Tam nie pójdziemy. Na całe szczęście. Notatka numer 7. Wyłonił się kolejny widok, ale taki trochę notatka cianki. Numer 8. Nerka Ticket to the Moon. Genialny turystyczny sprzęt. Naprawdę polecam. Trudno, będziesz na filmie z widoczkiem. Notatka numer któraś tam. Czekamy, czy będzie burza. A może będzie, a może nie będzie. Ale widoczki piękne, nie? No, tu już jest elegancja Francja. Petarda. Notatka kolejna, odbiliśmy trochę na południe i naszym oczom ukazał się fajny widok. I chciałem się z wami tym podzielić. Następna notatka. Ktoś, kto jest malarzem, słuchajcie, i by tak namalował te góry, to by był mistrzem świata. Naprawdę. Chyba się tego nie da tak skopiować. Patrzcie, jak pięknie. Notatka następna. Za tydzień idę tam. Choćbym się miał normalnie skichać, to tam idę. Tam na tej górze byliśmy 2 tygodnie temu. Przez te góry tu można przejść tu, gdzie jesteśmy i to jest gdzieś 25-30 kilosów. Tamtędy naokoło. No. I to jest pięknie. Notatka któraś tam. Właśnie moja żona dostała taką tutaj oto łąkę, żeby se wybudowała dom. Notatkę, bo tu nam się odsłania, słuchajcie, królowa babia góra. Tam, dam, 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 dam. Notatka następna. Jakby se ktoś chciał przenocować na szlaku, no to taki piękny domek z niedźwiedziem wewnątrz. Albo może z żyrafą, albo tygrysem. Notatka kolejna. Dzień albo 2 dni po deszczu płynie sobie źródełko. Woda kurka pieczona, zdatna do picia, odszczała. Notatka jakaś tam, po co chodzę w góry? Żeby nie być w tym całym gnoju, syfie, co tam jest na dole. Notatka kolejna. Wszystkie turysty idą do Homoli. A nikt nie idzie tutaj. I bardzo dobrze, bo nikogo nie spotykam. Notatka kolejna. Jakbym wiedział, że tu jest taka strumizna, to bym nie brał plecaka. Słuchajcie, kolejna notatka. Jak ktoś nie umie chodzić na palcach, to będzie miał wielki problem, żeby tu wyjść. Taka akcja. A tu taka akcja. A tam Tatery się pojawiły piękne. Widać? Widać. Następna notatka. My musimy odbić trochę na południowy wschód, czyli tam, żeby zobaczyć zachód słońca nad Taterami. Takie coś będzie. Notatka kolejna. Jestem spocony jak zwierz. No, a jak odpoczywacie, to nie zdejmujcie plecaka. Dobra, notatka następna. Nerka Ticket to the Moon.
turystycznie wspaniała rzecz. Duża przegroda, multum małych przegródek. Tu jak się otworzy, to jest jeszcze taka przegródka na jakieś pieniądze. A tu z kolei jest przegródka. Jak się otworzy, proszę bardzo, tu chusteczki, wszystko, cacy, paliwo, zapalniczka z organizerem. Ticket to the moon z organizerem. Żółte szlaki na mapie to zazwyczaj szlaki łącznikowe. I właśnie złączyliśmy się ze szlakiem niebieskim. Notatka kolejna. Gdzie jest szlak namalowany? Jak idziemy cały czas przez takie połacie łąk, czy hal, czy jak to tam zwał. Widok na trzy korony. Tak wam powiem, poszedłbym za tyłem, słuchajcie, i patrzcie. Chyba, że się zabije, nie? No. W dalszym ciągu nie możemy znaleźć szlaku, ale widoki mamy po prostu. Warto tu było, naprawdę. Jak se chcecie poglądać góry, to warto przyjechać w Pieniny. Fajnie jest. Niesamowite. Po prostu niesamowite. Kolejna notatka. Znaleźliśmy barany. To znaczy, że jesteśmy na szlaku baranim. Szlaku dla baranów i dla baców, bo tam jest bacówka. O, tam w oddali. A tu mamy znowu widoczki. Tratatata. Piękne zresztą. Skądinąd. Baca se siedzi. Ogląda sobie filmiki, ma tu takie widoczki, czego bacy chcieć więcej, nie? No, mini zoo. Jak ktoś jest ze stołecznych rejonów Polski, to zamiast płacić i brać dziecko, żeby se pooglądało w mini zoo, se może pooglądać barany, krowy, kunia, tam też kuń jest piękny. Tak, i może se przyjechać, przejście kilka kilometrów i już dziecku pokażę, jak krowa wygląda. Nie? No, mój pies niestety boi się krów, ale mam nadzieję, że będzie odważna i nie będzie się bała. Proszę bardzo. Konie, krowy, wszystko. Tak jak ktoś nie widział, to dziecku można pokazać. O, i znaleźliśmy wreszcie szlak, popatrzcie. Po bardzo długim czasie chodzenia po łąkach znaleźliśmy oznaczenie szlaku. Czyli idziemy dobrze. Jakby ktoś miał wątpliwości i chciałby kupić coś, to można, proszę bardzo. Wychodzimy na kolejny widok. Prawie Milka, prawie Alpy i no czekolady nie ma. Tam jest Polska, a tam jest Słowacja. Idziemy po Janosikowej. Hej. Pytanie dla moich subskrybentów. Gdzie się patrzeć? Czy tu jest ładniej? Czy tu jest ładniej? Polska, Słowacja, a my se granicą zasuwamy. A co? Tam jest ostatnie podejście. Najprawdopodobniej cały czas lecimy granicą państwa polskiego, naszej kochanej Rzeczypospolitej, którą zostawiamy z tyłu. Bye bye, Polonez. Moja żona pójdzie do przodu, a ja wam pokażę, jakie jest nachylenie.
ja nie wiem, czy ja wyjdę. Ale... zejść to sanka, na sanka najlepiej. Ale kurde, naprawdę dużo łazimy po górach, ale to jest po prostu fajne. Dobra, lecę takie na górę. Podejście 2 minuty z kijami. A tu macie słupek graniczny. Zapraszam na Słowację na pyszną kawę. Idziemy sobie po stronie słowackiej, a co? I mamy widoki, a co? A musimy wyjść tam, a co? Jest fajnie? Jest fajnie. Dla Słowaków takie podejścia robią ty, bo to janosiki są i pistolety mają. To było drugie podejście, które się jeszcze nie skończyło. A przed nami podejście numer 3. To tak specjalnie dla nas. Jeszcze trzeba... O, a tam to chyba na czworaka będziemy szli. Bo nie wiem. No a czemu nie na środku? Przecież można spać na środku. Tu jest charakterystyczna ławeczka. Tam jest szczyt, na który pójdziemy. A jak będzie burza, to będziemy mieli przerąbane. A tu są Słowaki. Tralala. Notatka kolejna. Ciężko by było założyć wiaturkę, ale zostawiamy tu cały szpas. I idziemy tam. Góra jest teraz między granicą słowacką a granicą polską. Hej. No, tu mamy. Co tu widać, proszę państwa? Tu jest po słowackiemu. Ale po polskiej stronie, nie po słowackiej. A z tej strony mamy taki widok, proszę państwa. Jakby ktoś był zainteresowany. Tu mamy po przejściu, o, słupek graniczny, po przejściu przez granicę polską. Słuchajcie, ktoś by sobie chciał podbić pieczątkę, a tu bach. Dzień dobry, Polsko. Welcome to Poland. Czy jakoś tak. No i mamy na razie mamy 9 kilo słów. Tu trochę więcej, nie? Ponad 3000. Na Mount Everest ponad 6. Na Gerlach 37,5. Na Elbrus tylko 1803. Na Mont Blanc 1995. Aconcagua 12737 km. No tam nie idę. Kurka pieczona, popatrzcie. Ale na Kilimandżaro, ty Ewa, na Kilimandżaro 6054 km. Przejdziemy, nie? No pewnie. Notatka kolejna. Schodzimy pionowo w dół, bo musimy znaleźć jakieś te miejsce na nocleg, bo tu za bardzo wieje. A jeszcze jakby burza nam przyszła, to już służby słowackie by nam nie pomogły. Nie ma szans. Patrzcie, jaki jest pion ładny. Nie, nie. To nawet murarze by się mogli uczyć trzymać taki pion. Kurde, muszę skończyć nagrywać, sorry, ale muszę kije wziąć. W mitologii nordyckiej to
to jest chyba Odyn, nie? Mam nadzieję, że one w nocy nie gadają. Nie, może gadają po swojemu. Miejsce na nocleg, czyli miejsce noclegowe. Czyli tak, uwaga, będę cię kręcił. Będziesz na filmie, będziesz sławna, będziesz w telewizji. No trudno. Czad. Tak właśnie śpimy. Godzina jest 21:35. No. Tutaj jest właśnie ten system czterosezonowy, czyli śpiwór zapinany. Zaraz wam pokażę sprzęt. Jerwenem. A tutaj to, o czym mówiłem. Zamek się zapina tutaj, nie? Na środku. I ten też się zapina w worku na środku. No i można sobie całkiem komfortowo spać, a tam mamy księżyc nad Tatrami. Dobra, teraz będzie widać. Tu macie zapięcie karinki od przodu i zapięcie worka od przodu, nie? I to jest kompatybilne. A ja kładę się spać. Dobrej nocy. Dzień dobry. Jest 5:12. Taki obywatel mi się tutaj gniazdko sobie założył z kurczybek. Widać? No i patrzcie, tam mamy Tatry. Wschód słońca będzie tam. Tam będzie wschód słońca. A ja liczę na to, że słońce przyświeci tak, że ta cała mgiełka, ta wilgoć podejdzie do góry. O. Znacie tą dziewczynę? Merda ogony. Chcesz sobie zjeść pająka? Tam jest u góry. Tu jest pająk, możesz sobie go zjeść. Chcesz? Co innego chcesz, nie? No i teraz tu doskonale widać to, co wieczorem wam mogłem pokazać. Widzicie? W jednej płaszczyźnie sobie cygnik. I czekamy na widowisko, jak się pięknie już odsuwa. Ha, ha, taki widoczek za okienkiem, kurka pieczona. O wschodzie słońca. A jest po prostu petarda. Tutaj wstaje słoneczko. I widać Gorce. Tutaj widać, jak podnosi się rosa. A tutaj powoli odsłaniają się Tatry. Morze mgieł. I pieniny we mgle. To jest niezapomniany widok. Ta mgła tutaj z
petarda. Słuchajcie, tego co tam się dzieje, to raczej nie da się opowiedzieć. Ale mogę wam powiedzieć, tak wiecie, z fizyki, nie? Że tak się tworzą chmury. To co faruje z góry, czyli całe tutaj ta połać, która będzie odsłaniała mi za niedługo widok. Z tego właśnie tworzą się chmury. Dobra, wracamy z Korą z widowiska. Patrzcie, jaka Kora szczęśliwa. I idziemy do naszego obozu. No, nasze szpiczaste góry, czyli Tatry, odsłaniają się coraz ładniej, a tu w dalszym ciągu mleko. Słuchajcie, niewątpliwa zaleta, jak jesteście, macie już organizm, doprowadzicie go do stanu ketozy. Wczoraj zjadłem po godzinie 10 dwie kiełbasy pod tytułem toruńska, smażone. Od wczoraj nie jadłem jeszcze nic. Przeszliśmy górki. Moja żona jadła jedną drożdżówkę. No i teraz pytanie, po co palić ognisko, skoro i tak dalej nic nie będę jadł, tylko robię sobie herbatę. Natomiast wczoraj wypiłem prawie 4 litry wody. Zielona herbata z truskawkami podobno. Zobaczymy, jak to będzie smakować. To wszystko na dzisiaj. Żegnam was pięknym widokiem Tatr. Zostańcie w duchu. I do następnego. Hej.